Projekt Odwiedź Pogranicze był realizowany przez Nyskie Księstwo Jezior i Gór we współpracy z czeskim partnerem MAS Chruby Jesenik, a głównym motorem współpracy były słabo rozpoznawalne atrakcje turystyczne po obu stronach granicy, w tym także dziedzictwo kulinarne i kulturowe. Podczas spotkania z czeskim partnerem przygotowano projekt współpracy oraz ustalono zadania wykonywane w projekcie. Partnerzy realizowali zadania projektu po obu stronach granicy. Projekt wspiera grupy defaworyzowane. Osoby niepełnosprawne, seniorzy oraz dzieci mieli możliwość spędzenia czasu i rozwijania swoich zdolności podczas warsztatów ginących zawodów, a młodzieżowa orkiestra Dęta zaprezentowała swoje umiejętności podczas koncertu polsko-czeskiego, którego wysłuchali wszyscy jego uczestnicy. Z kolei mieszkańcy naszego terenu oraz turyści wzięli udział w wydarzeniach organizowanych wspólnie z partnerem po stronie czeskiej. Nyskie Księstwo Jezior i Gór w ramach projektu stworzyło aplikację internetową zawierającą atrakcje turystyczne pogranicza polskiego, dzięki czemu wypracowano spójną i widoczną ofertę turystyczną pogranicza z uwzględnieniem wszystkich zmysłów. Smaku, smaki pogranicza, wzroku z widokiem na pogranicze, słuchu, koncertowe pogranicze, dotyku, pogranicze w ruchu i węchu, zapachy pogranicza. A wszystko to zarówno dla czeskich, jak i polskich odwiedzających. Z aplikacji może korzystać każdy, w tym organizacje zaangażowane we wsparcie ruchu turystycznego, na przykład oddział PTTK z Nysy. Aplikacja to innowacyjny produkt sporządzony w 4 wersjach językowych – polskiej, czeskiej, niemieckiej i angielskiej. Umożliwia użytkownikom dostęp do informacji turystycznej z obszarów objętych LSR Nyskiego Księstwa Jezior i Gór oraz MAS Chruby Jesenik. Znajdziemy tu ciekawe miejsca, restauracje oferujące lokalne potrawy, wydarzenia muzyczne, wydarzenia sportowe i rekreacyjne. Aplikacja będąca nowum na rynku jest usługą bezpłatną i jest dostępna na stronach internetowych redagowanych przez obu partnerów projektu. Dzięki aplikacji turysta może zaplanować swój pobyt na pograniczu z wykorzystaniem wybranych przez siebie propozycji ofert. Dzień na pograniczu, weekend na pograniczu, tydzień na pograniczu lub pogranicze non-stop. Jest to produkt pozwalający w nowy, usystematyzowany sposób wykorzystać lokalne zasoby przyrodnicze, historyczne, kulturowe i społeczne. Promocja zadania odbyła się poprzez dystrybucję mapki promującej aplikację internetową oraz wybrane atrakcje pogranicza. Na mapce znajduje się kod QR przenoszący użytkownika telefonu do aplikacji. Oprócz tego zorganizowano także konkurs kulinarny Polska-Czechy, w którym drużyny z obu krajów miały za zadanie przygotować potrawę konkursową. W ramach tego plenerowego wydarzenia odbyły się warsztaty oraz pokazy lokalnego rzemiosła, w tym ginących zawodów, jak malowanie na drewnie, ceramika, malowanie na szkle i malowanie pierników, a także atrakcje dla uczestników, między innymi z udziałem animatora, tworzenie domków dla czarownic oraz wystawy produktów lokalnych. Zadania te miały na celu promocję lokalnego rzemiosła, którego produkty zostały wpisane na listę produktów lokalnych Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. Po konkursie kulinarnym w sali konferencyjnej Muzeum Gazownictwa w Paczkowie odbył się koncert z udziałem polskich i czeskich wykonawców, z udziałem Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamienniku, Zespołu Muzycznego z Czech oraz solisty z Bodzanowa. W ramach zadania dla wszystkich uczestników koncertu przygotowano poczęstunek w postaci certyfikowanych produktów lokalnych. Dopełnieniem aspektu rozwijania współpracy międzynarodowej był czynny udział oraz promowanie produktów lokalnych podczas jarmarku z pokazem tradycyjnego rzemiosła we Wrbnie pod Pradziadem. Ten aspekt współpracy jest stale rozwijany poprzez obopólny udział w bieżących wydarzeniach oraz poprzez rozpoczęte prace i podpisane umowy w kolejnym projekcie współpracy Czas na produkt lokalny. Dziękujemy za uwagę!